to postępem. Motorem tego postępu są wybitne jednostki, ludzie oddani nauce. Badacze, twórcy, nieprzeciętne umysły, ludzie o wielkich sercach. To im kolejne pokolenia zawdzięczają rozwój i poprawę poziomu życia. Cieszy mnie, że możemy w naszym środowisku wskazać i uhonorować taką osobę. Nadanie tytułu honoris causa stanowi symboliczny dowód akademickości uczelni i jej misji do wskazywania i kreowania wzorców, do wskazywania cnót i osób godnych naśladowania. Wygłoszona podczas tej uroczystości laudacja zawiera wiele informacji o dokonaniach doktora honorowego i uwypukla jego nadzwyczajne zasługi. Świadczy też o samej uczelni, o jej dojrzałości, której finałem staje się dzisiejsza uroczystość. Wybór osoby, która uhonorowana zostanie akademickim laurem, niesie informacje o samej uczelni, o wartościach, którym hołduje społeczność, o cechach, na którym jako uczelnia chcemy się wzorować, na których wzorować się mogą nasi studenci. Wybór osoby do uhonorowania tą akademicką godnością stanowi publiczną deklarację składaną przez uczelnię społeczeństwu i środowisku. Deklarację o wyborze autorytetu, wzoru do naśladowania z Parnasu polskiej nauki, kultury i życia społecznego. Uroczystość nadania doktoratu honorowego nie odbywa się często. Dzisiejsza ma miejsce w Politechnice Opolskiej po raz trzeci, w roku 2006. Przyznany został doktorat honorowy profesorowi Jerzemu Buzkowi, wybitnemu uczonemu i mężowi stanu, a w roku 2009 profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi, wybitnemu uczonemu w dziedzinie automatyki. Dziś, w 47. roku funkcjonowania uczelni podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Politechniki Opolskiej, najwyższe akademickie wyróżnienie odbierze profesor Kazimierz Zakrzewski. Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa przygotował, a procedurę przeprowadził Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, a rolę promotora wziął na siebie dziekan profesor Marian Łukaniszyn. 20 lutego 2013 roku Senat Politechniki Opolskiej, po uwzględnieniu znakomitych opinii recenzentów profesora Tadeusza Glinki oraz profesora Andrzeja Demenko, podjął uchwałę o nadaniu profesorowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu tytułu doktora honoris causa. Doktorat odbierze dzisiaj osoba wybitna ze względu na swoje dokonania naukowe, dokonania w obszarze kształcenia kadry naukowej, zasługi dla świata nauki, autorytet moralny i dobry człowiek. Przyznając honorowy doktorat profesorowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu, wskazujemy postać wybitną o sile oddziaływania daleko wykraczającą poza obszar własnego środowiska naukowego, a przecież jak powiedział przed wiekami Cyceron, cała chwała cnoty polega na działaniu. Jestem dumny z takiego wyboru naszej społeczności akademickiej i z wielką serdecznością i radością oraz satysfakcją witam pana profesora w naszym gronie. Dziękuję bardzo. Profesor Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej w okolicznościowym przemówieniu. Szanowni Państwo, teraz w czasie tego nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Politechniki Opolskiej przedstawimy procedurę nadania doktoratu honorowego. Przedstawi ją profesor Janusz Pospolita, prorektor do spraw nauki. Magnificencjo, szanowny doktorancie, szanowni zebrani. 3 września 2012 roku dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki profesor Marian Łukaniszyn złożył pisemny wniosek do rektora Politechniki Opolskiej profesora Marka Tukiendorfa w sprawie nadania panu profesorowi doktorowi habilitowanemu inżynierowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu po wcześniejszej rozmowie z kandydatem tytułu doktora honoris causa Politechniki Opolskiej. 3 września 2012 roku nastąpiła akceptacja wniosku przez rektora Politechniki Opolskiej i po uzyskaniu zgody kandydata wniosek został skierowany do Senackiej Komisji do Spraw Nauki, Kadry Naukowej, Godności Akademickich i Etyki. 2 października 2012 roku Senacka Komisja do Spraw Nauki i Kadry Naukowej, Godności Akademickich i Etyki pozytywnie zaopiniowała wniosek i rektor Politechniki Opolskiej skierował wniosek do Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. 25 października 2012 roku Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki zaakceptowała wniosek o otwarcie przewodu i skierowała go na posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej. 7 listopada
2012 roku Senat Politechniki Opolskiej jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie otwarcia przewodu prowadzącego do nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Opolskiej i powołania promotora przewodu w osobie pana profesora Mariana Łukaniszyna oraz recenzentów przewodu w osobach pana profesora Tadeusza Glinki z Politechniki Śląskiej oraz pana profesora Andrzeja Demenko z Politechniki Poznańskiej. 20 lutego 2013 roku Senat Politechniki Opolskiej podjął uchwałę o nadaniu panu profesorowi doktorowi habilitowanemu inżynierowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu tytułu doktora honoris causa, honorowemu przewodniczącemu Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, wybitnemu uczonemu w zakresie elektrotechniki. Na dzień 8 maja 2013 roku zostało wyznaczone nadzwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej, na którym zostanie nadany panu profesorowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu tytuł doktora honoris causa Politechniki Opolskiej. Dziękuję panie profesorze. Profesor Janusz Pospolita, prorektor do spraw nauki Politechniki Opolskiej. Szanowni państwo, teraz laudacja, moment już bardzo istotny związany z tym, kim jest profesor Kazimierz Zakrzewski. Wielu z państwa nie trzeba tego mówić, ale takie przypomnienie, laudacja, dziekan i promotor, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, profesor Marian Łukaniszyn. Magnificencjo rektorze, wysoki senacie, dostojny panie profesorze, czcigodny doktorancie, szanowne panie, szanowni panowie. Z głębokim wzruszeniem pragnę przedstawić sylwetkę pana profesora Kazimierza Zakrzewskiego, honorowego przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, profesora zwyczajnego Politechniki Łódzkiej, który dziś otrzymać ma godność doktora honoris causa Politechniki Opolskiej. Proszę państwa, wzruszenie jest tym większe, że to Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, którego jestem dziekanem już drugą kadencję, wnioskował o nadanie tej najwyższej godności akademickiej. Wręczany dziś doktorat honorowy jest dla profesora Kazimierza Zakrzewskiego dowodem uznania środowiska polskich uczelni technicznych. Pan profesor Zakrzewski urodził się 6 lutego 1938 roku w Łodzi jako jedyne dziecko Kazimierza i Ireny Złosiewskich. Po wybuchu II wojny światowej i okupacji rodzinnego miasta rozpoczyna się bardzo trudny okres, a on sam jako dziecko był świadkiem bestialstwa okupanta. Nauczanie początkowe rozpoczął profesor w domu jeszcze przed zakończeniem wojny i jest przekonany, że to szkoła wraz z domem rodzinnym zapewniły mu nie tylko gruntowne podstawy wykształcenia, ale także utrwaliły społeczne zachowania nacechowane wysokim morale. W roku 1954, mając 16 lat, z odznaczeniem zdał maturę i bez egzaminu wstępnego został przyjęty na Wydział Elektryczny Politechniki Łódzkiej. Po ukończeniu studiów magister inżynier Kazimierz Zakrzewski został 15 lutego 1960 roku przyjęty do pracy w Katedrze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów na stanowisko asystenta z pominięciem wstępnego stażu. Jeśli zna się zwyczaje panujące w tej katedrze i staranność, z jaką pan profesor Eugeniusz Jezierski dobierał współpracowników, to trzeba zauważyć, że dla absolwenta bezpośrednio po studiach było to duże wyróżnienie. Rozprawę doktorską na temat wyznaczania pola elektromagnetycznego i strat mocy w masywnym żelazie z uwzględnieniem nieliniowej przenikalności magnetycznej ukończył w 1968 roku pod promotorską opieką pana profesora Janusza Turowskiego, a w 1969 roku została ona wyróżniona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzeciego stopnia. W następnych latach profesor Zakrzewski znacznie rozszerzył zainteresowania na zastosowanie metod informacyjnych w badaniach naukowych. Ważnym etapem w jego rozwoju była dysertacja habilitacyjna Pole elektromagnetyczne w ciałach ferromagnetycznych przewodzących, ukończona w 1972 roku i wyróżniona Nagrodą Ministra II stopnia. Począwszy od
pierwszych publikacji w 1968 roku profesor Zakrzewski systematycznie powiększa dorobek i z niesłabnością, intensywnością, nawet w okresach szczególnie dla siebie trudnych, których nie szczęcił mu los, złożyły się na to długotrwałe, przewlekłe choroby w rodzinie i śmierć rodziców. Dzięki intensywnej pracy Kazimierz Zakrzewski uzyskał w 1983 roku tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1991 roku profesora zwyczajnego nauk technicznych. W latach 1980-1990 profesor Zakrzewski aktywnie uczestniczył w realizacji problemów węzłowych i centralnie sterowanych, kierowanych przez Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki Ministerstwa Przemysłu, Handlu oraz Polskiej Akademii Nauk. Wyniki badań zostały opublikowane we współautorskiej monografii Analiza i synteza pól elektromagnetycznych wydanej w 1990 roku przez Ossolineum pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Wprowadzenie komputerów osobistych do prac naukowych przyspieszyło rozwój metod obliczeniowych wykorzystujących oprogramowanie własne oraz komercyjne. Profesor Zakrzewski po nawiązaniu współpracy z Politechniką Opolską wraz z zespołem opracował szereg programów do obliczania pól, rozproszeń, transformatorów oraz przekładników prądowych. W 1995 roku w wydawnictwie Chapman & Hall ukazała się książka Computational Magnetics pod redakcją pana profesora Sykulskiego z Uniwersytetu Southampton, której profesor Zakrzewski był współautorem. W ostatnich latach w związku z awariami transformatorów profesor Zakrzewski analizował zjawiska dynamiczne w uzwojeniach, uwzględniając trójwymiarowy charakter pól magnetycznych. Profesor Zakrzewski bardzo wydajnie i skutecznie współpracuje z przemysłem, wspomagając wdrażanie innowacji, zwłaszcza w dziedzinie transformatorów oraz silników elektrycznych dużej mocy. Uczestniczył w badaniach ekranowania transformatorów dla potrzeb fabryki transformatorów i aparatury trakcyjnej ELTA w Łodzi. Współpracował z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach, z zakładami wytwórczymi maszyn elektrycznych EMIT w Żychlinie, Hutą Łaziska, zakładami Anilana w Łodzi, kopalnią węgla Adamów. Przez kilka lat współpracował z Wyższą Szkołą Marynarki Wojennej w Gdyni. Proszę Państwa, działalność kształceniowa i dydaktyczna pana profesora Zakrzewskiego jest ściśle związana z jego twórczą pracą badawczą. Wypromował 8 doktorantów, z których 4 jest już profesorami tytularnymi. Wymienieni przez pana rektora, pan profesor Sykulski z Uniwersytetu Southampton, pan profesor Wiak z Politechniki Łódzkiej oraz pan profesor Tomczuk i mówiący te słowa z Politechniki Opolskiej. Profesor jako promotor Litte Constitutus wypromował również 2 doktorów honoris causa Politechniki Łódzkiej, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, pana profesora Tadeusza Śliwińskiego i nieżyjącego już emerytowanego profesora Politechniki Łódzkiej, pana profesora Michała Jabłońskiego. Ponadto opiniował blisko 200 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych. W ramach działalności w Centralnej Komisji do Spraw Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego był superrecenzentem ponad 140 wniosków profesorskich i habilitacyjnych. W dorobku opiniodawczym ma 29 recenzji przewodów habilitacyjnych, 8 recenzji wydawniczych prac habilitacyjnych, 38 recenzji prac doktorskich. Profesor opiniował również 11 wniosków profesorskich do tytułu i 18 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora. Profesor Zakrzewski ma ogromne zasługi w prezentowaniu osiągnięć naukowych za granicą. W 1990 roku przez 2 miesiące pracował w Uniwersytecie Lille jako profesor wizytujący, nawiązując kontakty międzyuczelniane. Lata 87-95 to współpraca z Instytutem Fizyko-Energetycznym Łotewskiej Akademii Nauk w Rydze. Profesor utrzymuje również kontakty z Naukowym Instytutem Politechnicznym w Kijowie, z Uniwersytetem w Pawii, Katolickim Uniwersytetem Leuven, Uniwersytetem w Southampton. Miał także kontakty z uczelniami niemieckimi, Technische Hochschule Wilmenau, Technische Universität w Dreźnie oraz Uniwersytet Strathclyde w Szkocji. Proszę Państwa, profesor Zakrzewski
Po powstaniu Solidarności został wybrany prodziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej do spraw nauki, pełniąc tę funkcję przez dwie kadencje. Był to okres stanu wojennego, stosunkowo łagodny w macierzystej uczelni, nie hamujący promocji habilitacyjnych i doktorskich. Profesor Zakrzewski jest bardzo ceniony w środowisku akademickim, o czym świadczy członkostwo w Komitecie Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk od 1999 roku. Przewodnictwo Komitetu Elektrotechniki, członkostwo przez trzy kadencje w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego, przewodnictwo Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie Międzylesiu od 1999 roku, członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej od 1996 roku. Za wyróżniającą się pracę zawodową został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużonego dla Politechnik Łódzkiej, Śląskiej, Srebrną Odznaką Honorową SEP oraz Medalem Aleksandro Volta Uniwersytetu w Pawii. Profesor Zakrzewski jest żonaty, żona Teresa jest lekarzem stomatologiem, syn Krzysztof jest neurochirurgiem dziecięcym, profesorem nauk medycznych, zatrudnionym w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Synowa Magdalena, doktor habilitowany nauk medycznych, jest pracownikiem Instytutu Medycznego w Łodzi. Profesor ma trzech wnuków, Stanisława, Jakuba i Mikołaja, źródło radości całej rodziny. Proszę Państwa, liczne i trwałe więzi profesora Zakrzewskiego z Politechniką Opolską, a w szczególności z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, mają miejsce od ponad 30 lat i trwają do dziś. Profesor Zakrzewski był orędownikiem powierzenia Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, organizacji prestiżowej konferencji Międzynarodowego Seminarium Maszyn Elektrycznych, wspierał nasze różne inicjatywy naukowe oraz służy radą do dziś przy opiniowaniu wniosków dotyczących rozwoju Wydziału. Mam ogromną satysfakcję z faktu, że na wniosek Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki po 47 latach jego istnienia najwyższą godność akademicką odbierze wybitny uczony o wysokim autorytecie w dziedzinie elektrotechniki i maszyn elektrycznych. Profesor Kazimierz Zakrzewski. W osobie profesora Politechnika Opolska pozyskała wspaniałego ambasadora, który nie szczędził sił na rzecz jej rozwoju i pozycji na krajowej mapie naukowej. Stanowi to wyraz uznania dla jego dorobku naukowego, istotnych zasług dla Politechniki Opolskiej oraz bardzo aktywnej działalności na rzecz rozwoju polskiego i międzynarodowego środowiska naukowego w zakresie elektrotechniki, a w szczególności w obszarze maszyn elektrycznych i transformatorów. Dziękuję bardzo za uwagę. Profesor Mariusz Kaniszyn, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Szanowni Państwo, znają go Państwo z sali wykładowej, z ciasnego gabinetu, który dzieli z innymi naukowcami. Wiem, bo byłem w tym gabinecie. Dziś ten gabinet jest w Instytucie Mechatroniki i Systemów Elektronicznych. To oczko w głowie profesora Wiaka, który jest z nami obecnie. Być może są z nami dziś tacy, którzy znają profesora również od tej innej strony. W krótkim obrazie nie da się pokazać wszystkiego. Byliśmy z kamerą przez cały dzień, z profesorem, zarówno w domu, jak i na uczelni. To tylko mała, maleńka cząstka tego, jakim jest człowiekiem, ale niewątpliwie to uzupełnienie słów, które już usłyszeliśmy tutaj zarówno w laudacji dziekana, jak i w przemówieniu rektora. Zapraszam zarówno rektora, magnificencję prorektorów, dziekana, a także doktora honorowego za chwilę o zajęcie miejsc na widowni, ponieważ będziemy prezentowali krótki film o życiu profesora. Proszę o projekcję.
co dzień, to bym powiedziała, że raczej to biurko go ciągnie, tak, i ten komputer. No, aczkolwiek jest bardzo, bardzo wyrozumiały. Bardzo wyrozumiały. W ogóle mało wymagający. To jest człowiek, który mało wymaga. Jadamy raczej prosto, biały ser, często jadamy owsiankę, chleb, czarny chleb teraz jadamy z innych powodów zdrowotnych. W każdym razie czasami posługujemy się jajecznicą, jeżeli chodzi o wystawność stołu. W każdym razie nie są to rzeczy wyszukane. Zagramy się goli, patrzy w lustro i sprawdzę, czy jest tym samym człowiekiem, czy też się nieco zmienił. Ja jeżdżę z reguły do pracy autobusem. To wynika z tego, że po zawale, który miałem 20 kilka lat temu, zalecono mi spacery i lekarz powiedział, że dobrze byłoby, gdybym nie zażywał stresu za kierownicą. Dlatego posługuję się środkami miejskiej komunikacji, głównie autobusami. To jest rzecz, od której człowiek nie może uciec. Po prostu człowiek od razu widzi, czy to jest linia wysokiego napięcia, czy to jest niskie napięcie, czy też bardzo niskie napięcie zasilane na przykład z transformatorów o bardzo małym napięciu wtórnym. Pamiętam, kiedyś odbyło się zebranie. Profesor Jezierski i szereg innych osób przedstawiało swoją specjalność na samym gronie studenckim. I kiedy padło pytanie dziekana, czy będą jakieś zapytania szczegółowe, ja wstałem, poniosłem rękę i zapytałem profesora Jezierskiego, czy mógłby w krótkich słowach powiedzieć, jaki jest zakres programu transformatora na studiach właśnie w jego jednostce. A profesor odpowiadając powiedział, ponieważ kolega Zakrzewski wybiera się na naszą specjalność, to odpowiem mu wprost. Program jest bardzo ciekawy, interesujący, jest znacznie więcej godzin niż na innych uczelniach. I ja już nie miałem wyjścia, musiałem na tę specjalność się zapisać. Otóż przyjmujemy taką zasadę, że jeżeli prąd wzbudzający płynie jako prąd magnetyzujący od zacisku I do zacisku K, a prędkość obrotowa maszyny N jest taka sama, jak to wynika z ruchu wskazówek zegara, czyli obraca się w prawo, przy czym patrzymy na maszynę od strony przeciwnej do komutatora, czyli od strony wału napędowego, to wtedy na szczotce A pojawia się plus, na szczotce B pojawia się minus. Kiedy byliśmy na etapie dorożek i karet, to pierwsze samochody, pierwsze próby, to właśnie były w czasach Forda, kiedy zaczęto budować pierwsze samochody elektryczne na zasadzie silników prądu stałego zasilanych z baterii, bo baterie galwaniczne były znane już od wielu, wielu lat, począwszy od czasu Volta do XVIII wieku. A później jednak lobby paliwowe, że tak powiem, sprawiło, że przeszliśmy na zasilanie, że tak powiem, napędów silnikami spalinowymi. Ma wiele ciekawych zarówno spostrzeżeń życiowych, ale powiedzeń, jak również, co bardzo sobie cenię, że ze wszystkich naszych uroczystości, które organizujemy w Instytucie, również spotkania wigilijne, odnosi się do Starego i Nowego Testamentu, pięknie recytując wiele fragmentów, chociażby z Ewangelii.
kiedy wracam późno, po, na przykład po Radzie Wydziału, po posiedzeniu Rady Wydziału, człowiek ma głowę nasyconą różnymi trudnymi sprawami, to dobrze jest tak przez kilkanaście minut posiedzieć sobie spokojnie w autobusie i odetchnąć. Bardzo utkwił nam w pamięci wyjazd do Rzymu w 2000 roku, kiedy była tak zwana narodowa pielgrzymka polska do Rzymu. Jeszcze wtedy żył Ojciec Święty Jan Paweł II. Był to rok 2000. I ciekawa sprawa, zachował się u nas album w domu ze zdjęciami z tej pielgrzymki i na jednym z tych zdjęć znajdujemy się razem z Zorą, co stanowi dla nas piękną pamiątkę z tego pobytu w Rzymie. Doktorat honoris causa to jest najwyższe utytułowanie akademickie, najwyższa godność akademicka, którą może uzyskać osoba. W moim przypadku można powiedzieć, że jest to podkreślenie, jak gdyby ukoronowanie mojej 33-letniej współpracy między Politechniką Opolską i Politechniką Łódzką, a tak naprawdę jest to unia personalna pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki Politechniki Opolskiej i moją skromną osobą. Szanowni Państwo, film, który zaprezentowaliśmy teraz, będzie również dostępny na naszej stronie internetowej, ale nie tylko. Dzięki uprzejmości telewizji regionalnej, telewizji publicznej. Film będzie emitowany już w TVP Opole 13 maja 18.20. Także, choć nie jest jeszcze ustalony termin, po tym terminie na pewno w telewizji regionalnej w Łodzi. Zatem będzie dostępny także dla mieszkańców tamtego terenu. Wiem również z obowiązku dziennikarskiego trochę podam, że również Radio Opole szeroko zarówno transmituje te dzisiejsze uroczystości, jak i przygotowało audycję, patrzę tu w oczy prezesa radia, na sobotę zdaje się, tak panie prezesie, z profesorem Zakrzewskim. Zatem dziękuję za to, że w spokoju, w ciszy i później brawami państwo też nagrodzili ten film, ten wysiłek, ten trud, ale trud przede wszystkim pana profesora, pani Teresy, bo przyjechaliśmy wcześnie rano do Łodzi i pamiętam, że po całym tygodniu choroby, łzy prawie w oczach od tej choroby oczywiście i ze szczęścia, że my przyjechaliśmy z Opola, przygotowała pani Teresa śniadanie i właściwie jak zawodowy aktor z Hollywood, nie chcę powiedzieć z Bollywoodu, ale z Hollywoodu naprawdę pan profesor się przez cały dzień zachowywał. Dziękuję panie profesorze jeszcze raz. Szanowni Państwo, w ostatniej chwili dotarł do nas, dlatego chciałem uzupełnić te przywitania na dzisiejszej uroczystości. Profesor Marian Kazimierkowski to przewodniczący 4 Wydziału Polskiej Akademii Nauk. Chciałem przywitać pana profesora. Szanowni Państwo, to nadzwyczajne posiedzenie Senatu. Nieprawdopodobnie ważna uroczystość i sprawa dla Politechniki Opolskiej. Zwracam się teraz z prośbą do rektora o nadanie tytułu doktorantowi. Szanowni Państwo, ja przed tą formalnością bardzo zaszczytną chciałem podziękować również panu Wojtkowi Najdzie. To była pierwsza produkcja filmowa Politechniki Opolskiej. Mam nadzieję, że bardzo udana. Teraz bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie. Chciałem po pierwsze zapoznać Państwa z treścią uchwały nr 79 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu. Na podstawie paragrafu 15 ustęp 1 punkt 15 Statutu Politechniki Opolskiej oraz paragrafu 3 ustęp 3 regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Politechniki Opolskiej stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Politechniki Opolskiej paragraf 1 Senat Politechniki Opolskiej nadaje tytuł doktora honoris causa Politechniki Opolskiej profesorowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
quod felix fastum bonum fortunatum quesit. Nos rector magnificus et senatus Polytechnicae Opoliensis et consilium facultatis sciente electronicae automatariae et informaticae in virum doctissimum Casimirum Zakrzewski honoris causa presidium consilii electrotechnicae academiae scientarum Polone membrum centralis consilii ad gradus et titulus academicos decrendos instituti virum doctum et inscienta electrotechnica proacipue electronis machinis peritim, agnoscentes ignentem operam impositam in educationem ad adiumentum igneniarium doctorum magistrorum que magistrum optimum doctorum habilitatorum et professorum per mulatorum eximiorum diserta articolorum que auctorem locupletissimum qui facultati sciente electrotechnicae automatariae et informatice Polytechnicae Opoliensis sociam operam perlibenter navabat honoris causa doctoris. Nomen honores iura privilegia omnia conferimus in eiusque rei fidem hoc diploma Polytechnicae Opoliensis siglo sanciendum curavissimum. Dabassum Opolo di 8 mensis mai anno domini duo millennium millennium ten tris. Marianus Łukanisin, promotor decanus, Markus Tukiendorf, rector magnificus. Został wręczony dyplom. Gratulacje od dziekana. Gratulacje składają prorektorzy. Także pamiątkowy obraz. Szanowni Państwo, gratulacje oczywiście. Już za chwilę oddam głos panu profesorowi, ale jeszcze proszę o chwilę cierpliwości. Gaudemater Polonia.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu pana profesora Kazimierza Zakrzewskiego. Magnificencjo, panie rektorze, magnificencje, panowie senatorowie Rzeczpospolitej, członkowie Polskiej Akademii Nauk, dostojni goście, przyjaciele. Jestem bardzo wzruszony dzisiejszą uroczystością i chciałem bardzo serdecznie podziękować za nadanie mi tej zaszczytnej godności, honorowej godności Politechniki Opolskiej. Chciałem bardzo serdecznie podziękować mojemu promotorowi, dziekanowi Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, panu profesorowi Marianowi Łukasz-Miszynowi. Chciałem podziękować rektorowi poprzedniej kadencji, panu profesorowi Jerzemu Skubisowi, za mocne poparcie mojej kandydatury oraz wyrażam swoją wdzięczność senatom i magnificencjom Politechniki Poznańskiej, panu profesorowi Tomaszowi Łodygowskiemu i Politechniki Śląskiej, panu profesorowi Andrzejowi Karbownikowi. Oczywiście ta procedura nie mogła być przeprowadzana bez naprawdę ogromnej życzliwości panów recenzentów, pana profesora Tadeusza Glinki z Politechniki Śląskiej i pana profesora Andrzeja Demenko z Politechniki Poznańskiej, którym naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również państwu za przybycie i postaram się może w krótkich słowach opowiedzieć o pewnym fakcie, który właśnie stał się zaczynem tej dyscypliny, a właściwie tej specjalności w dyscyplinie elektrotechnika, którą ja reprezentuję. Nim będę państwu przedstawiał slajdy, chciałem powiedzieć, że do tego tematu dzisiejszego wykładu właściwie zmobilizowały mnie wiadomości, które znalazłem w trzech pozycjach. Pierwsza pozycja to jest książka obecnego tutaj pana profesora Mirosława Dąbrowskiego. Początki rozwoju transformatorów. Druga książka, która została wydana niedawno w Rosji, w Moskiewskim Instytucie Energetycznym, która nosi tytuł w języku rosyjskim Tytany elektrotechniki. I trzecia książka, którą mam od 59 lat, a dostałem ją od mojego kolegi, z którym siedziałem w jednej ławce, pod portretem Żeromskiego przez 2 lata i pod napisem: Nauka jest jak niezmierzone morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. I teraz, proszę państwa, przejdę do wykładu. Jeśli można prosić o mikrofon. To będzie tutaj. Proszę państwa, cofniemy się teraz do początku XIX wieku. Skończyła się era napoleońska, Kongres Wiedeński, Święte Przymierze, jest propozycja cara Aleksandra, żeby Europa zjednoczyła się pod przewodem Rosji, Prus i Austrii i żeby wszystkie kraje europejskie stanowiły pewną federację. Tak się nie stało, bo sprzeciwił się temu papież Pius VII i sprzeciwił się temu Jerzy IV, regent Anglii, zastępujący swojego ojca Jerzego III Hanowerskiego, który był ciężko chory na rzadką chorobę, która się nazywa porfiria i dotyczy właśnie nerek. Proszę państwa, Polska niestety miała nadzieję na odzyskanie niepodległości, ale tak się nie stało i na długie lata pozostała znowu pod zaborami. Chciałem wrócić do czasów, kiedy już właściwie znany był prąd stały, kiedy znane były maszyny elektrostatyczne i do postaci Michaela Faradaya, który był człowiekiem nazwanym dzięki swoim zdolnościom królem fizyków.
To był człowiek pochodzący z ludu, był synem Kowala. Początkowo zaczynał jako introligator, a następnie był współpracownikiem, można powiedzieć początkowo laborantem, już wtedy słynnego badacza, który nosił imię i nazwisko Humphrey Davy. W 1819 roku Christian Erste stwierdził, że pole magnetyczne prądu stałego oddziaływuje na igłę magnetyczną. To znaczy, że jest jakieś nieprawdopodobne działanie poprzez przestrzeń powietrzną na igłę magnetyczną, to znaczy, że trzeba by się tym właściwie problemem zająć. Oczywiście zainteresował się tym André Marie Ampère, który nawet wymyślił regułę pływaka, która określa, w jakim kierunku będzie odchylała się odchylała się igła magnetyczna. W 1820 roku Michał Faraday w swoim dzienniczku zapisał: trzeba przekształcić magnetyzm w prąd elektryczny, skoro prąd elektryczny powoduje działanie magnetyczne. Tutaj wykonał bardzo zręczne doświadczenie odtwarzające prawo Beata Savarta. Jeśli przepuścimy przez dwa naczynia, które są napełnione rtęcią, w jednym naczyniu numer 5 oznacza nieruchomy przewód, a w drugim naczyniu 4 oznacza nieruchomy magnes, to okazuje się, że pod wpływem przepływu prądu przez odbywa naczynia mamy do czynienia z ruchem obrotowym, z działaniem sił na pole magnetyczne magnesów trwałych, a pole to pochodzi oczywiście od przepływu prądu przewodnika. I tutaj Faraday robił doświadczenie polegające na tym, że na początku nawijał na kartonach takie układy dwóch cewek, zasilał prądem stałym i jest tutaj u góry narysowany klucz, kluczując i zamykając obwód, kluczując przepływ prądu, obserwował odchylenie galwanometru. Ale one były dość słabe, więc później pozwolił sobie na to, że połączył te dwa uzwojenie jak gdyby kanałem magnetycznym w postaci masywnego żelaza. I taka cewka rzeczywista jest tutaj narysowana na tym rysunku. Ale wtedy Faraday nie zdawał sobie sprawy, że to już jest właściwie pierwowzór transformatora. Niezależnie od niego, to może pominę, proszę Państwa, niezależnie od niego, w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, Joseph Henry nieco później zajął się podobnym zjawiskiem, które prowadziło do odkrycia zjawiska indukcji wzajemnej i tenże właśnie Joseph Henry, teraz pokażę Państwu urządzenie, które polegało na tym, że właściwie dwa solenoidy, można powiedzieć współśrodkowe, zmieniające względem siebie położenie, dawały ten sam efekt. A zatem trzeba było to jakoś opisać i oczywiście jeden i drugi uczony opisał to słowami, bo zwłaszcza Faraday nie znał matematyki. I dopiero w rok później Lenz zapisał to prawo w postaci różniskowej minus dφ po dt. Minęło parę lat, były oczywiście transformatory nieco innego typu, zwane cewkami Ruhmkorffa, ale nikt specjalnie z punktu widzenia, powiedzmy, no, korzystania z dobrodziejstw elektrotechniki tym się nie interesował, aż nadeszły czasy rok 1885, kiedy trzech pracowników firmy Ganz w Budapeszcie, Karl Cipernowski, Otto Blatty i Mixaderi, zbudowali dwa pierwsze transformatory, mając już pewne doświadczenia, złe doświadczenia z rdzeniami, które były masywne i powodowały duże straty wirowe i te transformatory się grzały. Przy okazji powiem Państwu, że w roku 1881 odbył się pierwszy przekaz w
prądu stałego z kopalni Misbach do Monachium. To była odległość około 57 kilometrów i ten przekaz dotyczył silnika, który spełniał rolę prądnicy w kopalni, był napędzany maszyną parową, a drugi silnik działał w Monachium i napędzał pompę, która służyła do tego, żeby zasilać wodospad czy też wodotrysk, ale był to prąd stały. Natomiast w 1884 roku z miejscowości Locano do Turynu zbudowano linię, która już prąd jednowasowy, przemienny przekazywała za pośrednictwem właśnie linii przesyłowej. Znaczy ludzie zaczęli się zastanawiać nad możliwością tego przekazu, ale właściwie dopiero w 1891 roku Doliwy Dobrowolski oraz Robert Clason zbudowali linię o długości 175 km na słupach drewnianych, linię trójfazową w ciągu 3 tygodni. I z miejscowości Laufen nad Neckarem właśnie czerpali energię elektryczną z wodospadu i przekazali to na teren wystawy elektrotechnicznej we Frankfurcie nad Menem. Tam był uruchomiony wodospad odtwarzający ten właśnie spadek wody nad Neckarem i świeciło 1000 żarówek o napięciu 65 V. A napięcie generatora w Laufen wynosiło 95 V i wtedy zastosowano przesył na poziomie 15 tysięcy voltów, stosując już transformatory, których autorem był między innymi Doliwy Dobrowolski. Nie będę szczegółów tutaj opisywał, ale prawy dolny rysunek to już jest właściwie widok tego transformatora, który właściwie rdzenia transformatora, który jest używany do dzisiaj. A zatem transformatory stały się elementem przekaźnikowym w systemach elektroenergetycznych. No, mogą one spełniać rolę transformatorów elektrownianych, mogą spełniać, tutaj jest przykład takiego transformatora, mógłbym nawet powiedzieć seryjnego, produkcji firmy ABB pod nazwą Trafostar, o dość skomplikowanej budowie. Są tu również specjalne transformatory, które łączą ze sobą sieci prądu stałego i przemiennego. Widzicie Państwo, jak tutaj izolatory są, że tak powiem, wyprowadzone, jakie one mają wymiary w ogóle w tych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z prądem wyprostowanym. Jest zupełnie inny rozkład napięć, nie jest to rozkład o charakterze pojemnościowym, tylko rezystancyjnym, w związku z czym grubość izolacji stałej musi być większa. To są tak zwane przesuwniki fazowe, bardzo istotne w przekazywaniu regulacji mocy czynnej i biernej między układami zasilającymi. Na końcu chciałem Państwu pokazać wykres, jak kształtowały się w Polsce możliwości produkcyjne transformatorów, począwszy od roku 1920 aż do naszych dzisiejszych lat. Więc w tej chwili mamy w Łodzi możliwość budowania bądź remontowania transformatorów o mocy około 670 MVA. To są to już dość duże jednostki. Tutaj nie musimy się tego wstydzić. A chciałem powiedzieć, że produkcja transformatorów w Łodzi właściwie zaczęła się od małej wytwórni, której założycielami byli bracia Jaroszyńscy. To była rodzina związana z młynarzami łódzkimi. Kto z Państwa jest w Łodzi, to wie doskonale, gdzie jest ulica Piotrkowska, skrzyżowanie z ulicą Andrzeja Struga, dawniej świętej Andrzeja, gdzie jest ulica Przejazd, dawniej ulica Spacerowa i w tym miejscu stały wiatraki.
Później wybudowano tam piekarnię. Piekarnię przeniesiono na ulicę Juliusza do Śródmieścia i tę piekarnię prowadziła rodzina Kopczyńskich. Walenty Kopczyński skończył studia w Niemczech, był inżynierem mechanikiem i doskonale projektował silniki elektryczne. A później zaczął w Łodzi projektować transformatory, między innymi w latach 20. Dla elektrowni łódzkiej, warszawskiej, poznańskiej. No a po wojnie powstała dzięki profesorowi Jezierskiemu wielka fabryka transformatorów ELTA, w której ja również miałem pracować i właściwie miałem już umówiony dzień pracy, ale okazało się, że stało się nieco inaczej. I za tą krzywą, proszę Państwa, którą tutaj widzicie, kryje się ogromna praca Katedry Maszyn Elektrycznych i Transformatorów kierowanej przez pana profesora Eugeniusza Jezierskiego, z której wyrosły takie postacie naszych luminarzy. Profesor Pełczewski, profesor Dąbrowski, profesor Turowski, profesor nieżyjący Narolski, profesor Kozłowski. Później było następne moje pokolenie, a następne pokolenia, oczywiście, chciałem jeszcze powiedzieć o profesorze Jabłońskim, którego cała Polska znała, bo był to człowiek rzeczywiście niesamowicie ruchliwy, biegle znający obce języki i było bardzo smutno, jeżeli w towarzystwie nie było jakiegoś Anglika albo jakiegoś Francuza, czy też Niemca, z którym by mógł sobie porozmawiać. Zresztą właśnie dzięki tej aktywności profesora Jabłońskiego i jego zaangażowaniu fabrykę ELTA niedawno otworzyliśmy laboratorium, poświęciliśmy tablicę pamiątkową, nazywając to laboratorium imieniem pana profesora Michała Jabłońskiego. I oczywiście można by jeszcze bardzo dużo na ten temat, proszę Państwa, mówić, ale czasu nie staje. Natomiast na zakończenie chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, a rzecz jest ta następująca. Dzisiaj mamy rzeczywiście, tak jak powiedział pan rektor Magnificencja Marek Tukindorf, że jest to doniosła uroczystość i ona mieści się w tradycji akademickiej. Chciałem Państwu powiedzieć, że w otoku herbu jednego z najstarszych uniwersytetów, mówi się drugi Uniwersytet Europejski po Bolońskim, w Uniwersytecie Oksfordzkim jest taki napis: Dominus Illuminatio Mea, to znaczy Bóg moją światłością. I cóż dalej? Jest kampus w Politechnice Opolskiej. Znajduje się przepiękny pomnik profesora Wszechnicy Jagiellońskiej świętego Jana Kantego i jest napis: Deus Scientiarum Dominus, Bóg Panem Nauk. Jest to piękne połączenie starej tradycji z nową tradycją. Serdecznie życzę Politechnice Opolskiej zachowania tej tradycji dla przyszłości, bo kto nie zna swojej historii, nie będzie znał swojej przyszłości. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy Panie Profesorze. Profesor Kazimierz Zakrzewski. Szanowni Państwo, teraz w trakcie naszej uroczystości radosny Gaudeamus.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w czasie uroczystości przewidzieliśmy także tutaj w auli nieco mniejszy wymiar czasowy dla zaproszonych gości, ale będzie taka możliwość już za moment. Natomiast po tych krótkich przemówieniach także będzie możliwość po zakończeniu uroczystości złożyć gratulacje do mikrofonu. Na specjalnym krześle, na specjalnym tronie pan profesor także zasiądzie, także już w tej części nieoficjalnej będziemy mogli tę uroczystość kontynuować. A teraz zapraszam do zabrania głosu profesora Sławomira Wijaka. Dziękuję bardzo. Magnificencjo rektorze, szanowny panie profesorze, doktorze honoris causa Politechniki Opolskiej. W imieniu rektora Politechniki Łódzkiej, własnym, jak również całej społeczności akademickiej, chciałbym gorąco podziękować magnificencji rektorowi za to, że państwo uznaliście wspaniałość naszego profesora, bo już jest nasz wspólny od dnia dzisiejszego. Uznaliście jego dorobek i dokonania. Tutaj zarówno w laudacji pana profesora Mariana Łukaniszyna, mojego przyjaciela, i tu bym chciał jemu również podziękować osobiście za tą inicjatywę, jak również koledze Bronkowi Tomczykowi również podziękować. Bronku, również dziękuję ci za te nasze wspólne lata pod skrzydłami pana współpracy, pod skrzydłami pana profesora. Było również w recenzjach obydwu wspaniałych moich kolegów, profesora Demenki i profesora Glinki, a stwierdzenie dokonań pana profesora. Natomiast jeden ważny element jest, który wart jest podkreślenia, szczególnie w chwili obecnej. W tym miejscu, w którym się znajdujemy, czy Politechnice Opolskiej, czy każdej innej uczelni, misja nauczyciela akademickiego, w tym profesora, dotycząca wychowawczej roli każdego nauczyciela akademickiego. Jesteśmy uczelnią, ale również mamy misję w sensie wychowania. Możemy różnie dzisiaj spoglądać na nowe programy studiów, natomiast jest tam pewien istotny element, to spieramy się merytorycznie o macierze kompetencje, natomiast są tam zapisane kompetencje społeczne. I to jest ten ważny element wychowywania młodego pokolenia, jak ono rozumie swoją nową misję w sensie rozwoju państwa, w tym przypadku Polski. Ja kiedyś przechodząc obok jednego z audytorium tutaj pokazanego, E2, zobaczyłem młodego studenta, którego znałem, który słuchał, będąc za drzwiami na korytarzu. I on powiedział jedną bardzo ważną rzecz, stwierdzenie. Pan profesor Zakrzewski to jest profesor renesansu. To chciałem panu powiedzieć, że taka opinia o panu w środowisku akademickim, ale również studenckim jest. Ja zapytałem tego młodego człowieka, mówię, jak pan to rozumie? A panie profesorze, sprawa jest dla nas bardzo ważna jako studentów, dlatego że profesor znajduje również czas na to, aby opowiedzieć nam o naszych korzeniach, to co pan profesor przed chwilą powiedział. To jest szczególnie ważne dla młodego pokolenia, jak ono rozumie patriotyzm. O tym pan mówi, znajdują czas również w trakcie merytorycznych wykładów. My nie zdajemy sobie do końca sprawy jako nauczyciel akademicki, jak czułe jest młode pokolenie na te wyzwania, które przed nimi stoją, jak oni rozumieją nowocześnie patriotyzm, bo to w tej chwili Polska od kilkudziesięciu lat, 122 lata, Konstytucja 3 maja, którą obchodziliśmy, to są ważne wydarzenia w historii naszego kraju dzisiaj wolnego od kilkudziesięciu lat, ale całego społeczeństwa, jedności tego społeczeństwa. Te cechy chciałbym wyraźnie podkreślić u pana profesora Zakrzewskiego i tą radość z tego, że dane mi było pracować przez wiele lat wspólnie z panem, a później przejąć instytut i to, że pan mi wybaczył, że w nazwie instytutu nie znajdują się maszyny elektryczne, tak ukochany przez pana, a instytut ma dzisiaj inną zupełnie nazwę. Natomiast jeszcze
Drugą radość osobistą moją, to jest drugą radością moją osobistą, to jest to, że to wspaniałe grono koleżanek i kolegów, to, które przybyło na tą dzisiejszą uroczystość, panie profesorze, to są pana przyjaciele. Jeżeli znajdujemy się na takich uroczystościach, gdzie jest tak wspaniałe grono, wypełniona sala, która przybyła, żeby panu oddać tutaj cześć za pana dokonania i to, co pan robił, to jest szczególna radość, myślę, dla pana. No i pani Tereso, nie zgodziłbym się z jednym pani stwierdzeniem, które było pokazane w filmie, że profesor nie jest wymagający. Tutaj zaprzeczam. Tak nigdy nie było w naszej historii współpracy. Także wszystkiego najlepszego. Magnificencjo rektorze, dziękuję jeszcze raz w imieniu magnificencji rektora Politechniki Łódzkiej, pana profesora Bieleckiego. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Profesor Sławomir Wiak. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Poproszę o zabranie głosu pana profesora Mariana Kazimierkowskiego, przewodniczącego 4 Wydziału Polskiej Akademii Nauk. Panie rektorze, wysoki senacie, panie dziekanie, dostojny doktorze honorowy. Dołączając się do tych gratulacji i wyrazów uznania, chciałbym w szczególności podkreślić zarówno działalność, jak i osiągnięcia pana profesora w ramach Akademii Nauk. Proszę państwa, profesor Zakrzewski jest dwukrotnym laureatem prestiżowej nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych. Po raz pierwszy w roku 1979, kiedy za cykl prac poświęconych analizie prądów wirowych otrzymał tę nagrodę. I następnie, kiedy pracował w programach wieloletnich i jako nagrodę zespołową w roku 1986, również za cykl prac poświęconych obliczeniu pól zmiennych. Następnie, proszę państwa, już w 1990 roku w uznaniu zasług i pozycji naukowej pana profesora został on wybrany członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Od 1997 roku był również przewodniczącym sekcji maszyn elektrycznych i transformatorów. Zasiadał również w prezydium komitetu po to, by w 2003 roku przejąć jego przewodnictwo. Był przewodniczącym przez dwie kadencje do 2011 roku, kiedy następnie przekazał to panu profesorowi Andrzejowi Demence, który jest również dzisiaj z nami. Od 2011 roku jest również honorowym przewodniczącym Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Proszę państwa, przez te lata działalności profesor nie tylko wzmocnił pozycję komitetu, rozwinął wydawnictwa, zarówno periodyki, jak i książkowe, wydawane pod egidą Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Elektrotechniki, ale też rozwinął bardzo działalność i wzmocnił w zakresie konferencji naukowych, w zakresie elektrotechniki szeroko pojętej, również organizowanych pod egidą Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Proszę państwa, jako człowiek mieliśmy okazję poznać, pan profesor jest niezwykle ciepłą osobą i wybitną osobowością i dlatego działa dla nas wszystkich w zakresie elektrotechniki jak spoiwo, jest naszym mentorem. I powiem, że ja osobiście i myślę, że koledzy z młodszego pokolenia czujemy się przy nim bezpiecznie i pod jego ramionami rzeczywiście doznajemy dużo ciepła. Za to chcieliśmy podziękować dzisiaj panu profesorowi. Ja również chciałbym w imieniu władz Akademii
swoim własnym, jak i też wszystkich kolegów z Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk przekazać najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje. No i rodzinie pana profesora, która dzisiaj dzieli radość z uzyskania tego zaszczytnego i honorowego tytułu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Tę bardzo okrojoną i limitowaną listę gości, których zaprosimy tutaj do przemówienia, do zabrania głosu, zamyka profesor Krzysztof Kluszczyński. Panie profesorze. Jego magnificencjo, szanowni państwo, szanowny i drogi doktorze honoris causa. Nieustanną, ofiarną, trwającą przez wiele lat aktywnością, mocno i wyraziście wpisałeś się w działalność polskiego środowiska naukowego, zaskarbiłeś sobie jego wdzięczność, podejmując się wielokrotnie pełnienia ważnych i odpowiedzialnych funkcji i nie unikając trudów rozlicznych obowiązków. O większości z nich była już w dniu dzisiejszym mowa. Jako przewodniczący TETIS chciałbym zwrócić szczególną uwagę na twoją honorową pracę w Zarządzie Oddziału Łódzkiego, następnie w Zarządzie Głównym w Warszawie, która w zespoleniu z wybitnymi osiągnięciami naukowymi doprowadziła do wyróżnienia twojej osoby najwyższą godnością naszego towarzystwa, członkostwem honorowym. Jesteś, doktorze honoris causa, powszechnie ceniony i powszechnie szanowany. A to, co niekoniecznie musiało mieć miejsce i niekoniecznie musiało się zdarzyć, również powszechnie lubiany. Szybka odpowiedź na pytanie za co nie jest możliwa i wymaga chwili zastanowienia. Pozwólcie więc, szanowni państwo, że skupię się teraz na tym, aby ową odpowiedź w najpełniejszy i najwłaściwszy sposób wyartykułować. Siła oddziaływania dostojnego doktora honoris causa wynika z jego rozległej wiedzy, olbrzymiej intuicji, celności wypowiedzi i osądów, ale przede wszystkim zawsze promiennej życzliwości, która powoduje, że nawet najsurowsze uwagi krytyczne wypowiadane są z wielką pogodą ducha oraz subtelnie wplecioną nutą żartobliwości i sympatii dla dyskutantów i oponentów. Ta cenna i rzadko spotykana cecha pozwala przypisać profesorowi rolę, której nie sposób związać z kimkolwiek innym. Niezłomnego wyznawcy, niestrudzonego popularyzatora w naszym akademickim świecie, elektromagnetyzmu prawdziwie serdecznego i szczerze pogodnego, a więc takiego, który w dysputach i sporach naukowych śmiało i odważnie sięga po prawdę i tą prawdę mówi, ale równocześnie nie szczędzi koleżeńskich porad, niezbędnego wsparcia i życzliwej zachęty do dalszej owocnej pracy. Jest moim profesorskim obowiązkiem, aby owemu trendowi, który znajduje tak wyraziste odzwierciedlenie w osobie dzisiejszego doktora honoris causa, przypisać termin angielskojęzyczny. Wszyscy wiemy, że profesor jest ekspertem i wytrawnym znawcą computational elektromagnetyzm. Myślę, że za zgodą i jednomyślną aprobatą wszystkich tu zgromadzonych możemy uznać profesora Kazimierza Zakrzewskiego za prekursora i czołowego reprezentanta sympathetical elektromagnetyzm. Żyj nam, dostojny doktorze honoris causa, 100 lat, nie szczędząc nigdy celnych, wzbogacających i serca płynących uwag, wypowiadanych zawsze z uśmiechem, życzliwością i wielką sympatią. Dziękuję bardzo, profesor Krzysztof Kluszczyński. Szanowni państwo, jak już wspomniałem, będzie możliwość składania gratulacji i życzeń za kilka minut już na zewnątrz tutaj w naszym holu w łączniku.
przy tej auli w Politechnice Opolskiej. Na ręce rektora magnificencji profesora Marka Tukiendorfa wpłynął cały szereg adresów, listów, gratulacji dla profesora Kazimierza Zakrzewskiego. O odczytanie relacji z tych listów poproszę profesora Krzysztofa Malika. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dokonałem syntezy. Ja wyglądam mniej więcej tak. Na ręce jego magnificencji rektora napłynęły listy gratulacyjne z kraju i zagranicy. W tych adresach ich autorzy podkreślają wszyscy zgodnie rolę, wielką rolę pana profesora w rozwoju polskiej kadry inżynierskiej. Z uznaniem wiadomość o uhonorowaniu profesora przyjęła pani profesor Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, pisząc między innymi, cytuję, mój szczery podziw budzą konsekwencja i zaangażowanie pana profesora w pracę na rzecz polskiego szkolnictwa wyższego, wyrażające się między innymi w zaangażowaniu w kierowanie Instytutem Maszyn Elektrycznych i Transformatorów na Politechnice Łódzkiej. Z kolei profesor Antoni Tajduś, przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, podkreśla wybitne osiągnięcia naukowe pana profesora, zwłaszcza te dotyczące badań związanych z działaniem transformatorów najwyższej mocy oraz szeroko rozumianą elektrotechniką, zaprezentowane w licznych pana publikacjach. Profesor też przesyła życzenia dobrego zdrowia. Z kolei profesor Tadeusz Kaczorek, również honorowy doktor Politechniki Opolskiej, dodaje, cytuję, poczytuję sobie za zaszczyt możliwość wieloletniej współpracy w Centralnej Komisji w Sekcji Nauk Technicznych, gdzie służył pan interesom prawidłowego rozwoju kadr naukowych. Profesorowie Andrzej Górak oraz Stefan Kulik z Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie przypominają, że to właśnie profesor Kazimierz Zakrzewski, cytuję, określał w ciągu swojej 50-letniej kariery naukowej kierunki rozwoju maszyn elektrycznych w Polsce, a szczególne zdolności, urok osobisty oraz miły i ujmujący sposób bycia znalazły uznanie zarówno w kręgu naukowców, jak też w gronie fachowców z przemysłu. W wielkim skrócie powiem tylko, że dodatkowo adresy ze słowami, z takimi słowami kluczowymi jak podziw, upór, determinacja, skromność, zaangażowanie, godność, pracowitość, uczciwość, nadeszły również z Poznania, Łodzi, Zielonej Góry, z Katowic, z Rzeszowa, Wrocławia, Krakowa, Gdańska czy Białegostoku. Wszystkie te adresy w oryginale przekażemy panu profesorowi. A na koniec chciałbym zacytować jeszcze słowa pana profesora Krystiana Kiełba, rektora Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu, który napisał, że, cytuję, godność doktora honoris causa to piękna forma wyrażenia wdzięczności za wieloletnią służbę pana profesora na rzecz człowieka i nauki w poszukiwaniu prawdy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Szanowni Państwo, zapraszam teraz na mini recital Zespołu Kameralnego Orkiestry Politechniki Opolskiej. Pierwszy utwór Pod papugami Czesława Niemena. Thank you.
Zespół Kameralny Orkiestry Politechniki Opolskiej pod papugami Czesława Niemena i jeszcze jeden utwór autorski Przemysława Ślusarczyka, który teraz na instrumentach klawiszowych, to dyrygent Orkiestry Politechniki Opolskiej, utwór zatytułowany Kołysanka. Zespół Kameralny Orkiestry Politechniki Opolskiej. Na gitarze Adrian Białek, na trąbce Mateusz Pulkowski, na saksofonie altowym Marcin Tatara, na perkusji Piotr Żurek, Przemysław Ślusarczyk, instrumenty klawiszowe, to także dyrygent Orkiestry Politechniki Opolskiej. Osoby te są studentami i doktorantami Politechniki Opolskiej. Dziękujemy bardzo. Przypomnę może przy tej okazji, że chór dziś poprowadziła pani Joanna Duda-Kot. Szanowni Państwo, dobiega końca ta część uroczystości tu w auli. Poproszę o zamknięcie uroczystego, nadzwyczajnego posiedzenia Senatu, a także tej uroczystości profesora Marka Tukiendorfa, rektora Politechniki Opolskiej. Dziękuję bardzo. Przed uroczystym zamknięciem pozwólcie Państwo, że pozwolę sobie podziękować przede wszystkim Senatowi za dopuszczenie i głosowanie nad dzisiejszą uroczystością. Nie powiedziałem, że głosowanie oczywiście było jednomyślne. Dziękuję panu dziekanowi Łukaniszynowi i całej Radzie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.
Dziękuję samorządowi studenckiemu, który jest tak licznie obecny, wszystkim przybyłym gościom, a w szczególności służbom, które przygotowywały dzisiejszą uroczystość, a także chórowi pod dyrekcją pani Joanny Dudy-Kokot, panu Przemysławowi Ślusarczykowi, dyrygentowi bendu i naszej orkiestry. Chciałem także podziękować pocztowi sztandarowemu, halabardnikom, którzy tak dzielnie towarzyszyli nam dzisiaj. Szanowni Państwo, przepraszając za różne uciążliwości wynikające m.in. z braku klimatyzacji, o którą walczymy, ale ustawa o przetargach swoje, dostojnicy już wyszli, więc próbujemy już wiele lat. Rektorowi Morsowi, który na co dzień kąpie się w lodowatej wodzie, też nie jest łatwo w środku wiosny występować w futrze. Zatem widząc po drugiej stronie również te niewygodności, przepraszamy i obiecujemy, że z całą pewnością w przyszłości będzie lepiej. Szanowni Państwo, niniejszym kończę i zamykam uroczyste posiedzenie Senatu. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę jeszcze o pozostanie na miejscach. Uformujemy teraz orszak do wyjścia. Najpierw halabardnicy, następnie poczet sztandarowy, magnificencja rektor, doktor honorowy, stół prezydialny, a później kolejno rzędy. Pierwszy, drugi, trzeci. Szanowni Państwo, ja również chciałem poinformować, że w korytarzu, w łączniku znajduje się skarbonka Fundacji Samarytanin. Politechnika Opolska współpracuje z tą fundacją, ona pomaga ludziom przed przejściem na tamten świat, by godnie odeszli z naszego globu. Proszę wesprzeć, jeśli mają Państwo taką możliwość, właśnie tę fundację, ta skarbonka jest wystawiona. I druga informacja jest taka, że do 11 maja w Opolu odbywa się 26. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. Jedno z przedstawień towarzyszących imprezie będzie można obejrzeć już dziś w drugim kampusie Politechniki Opolskiej przy ulicy Pruszkowskiej 76. To plenerowy Macbeth, Kim jest ten człowiek we krwi? W wykonaniu Teatru Biuro Podróży. Dzisiaj o godzinie 21.00. Też serdecznie Państwa zapraszam. I proszę, rzędy pierwszy, drugi i po kolei. I oczywiście mikrofon jest już chyba wystawiony, choć nie sprawdzałem i będzie można za chwilę składać gratulacje i życzenia. Wielu z Państwa nie trzeba tego mówić, ale takie przypomnienie, laudacja, dziekan i promotor, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, profesor Marian Łukaniszyn. Magnificencjo rektorze, wysoki senacie, dostojny panie profesorze, czcigodny doktorancie, szanowne panie, szanowni panowie. Z głębokim wzruszeniem pragnę przedstawić sylwetkę pana profesora Kazimierza Zakrzewskiego, honorowego przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, profesora zwyczajnego Politechniki Łódzkiej, który dziś otrzymać ma godność doktora honoris causa Politechniki Opolskiej. Proszę Państwa, wzruszenie jest tym większe, że to Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, którego jestem dziekanem już drugą kadencję, wnioskował o nadanie tej najwyższej godności akademickiej. Wręczany dziś doktorat honorowy jest dla profesora Kazimierza Zakrzewskiego dowodem uznania środowiska polskich uczelni technicznych. Pan profesor Zakrzewski urodził się 6 lutego 1938 roku w Łodzi jako jedyne dziecko Kazimierza i Ireny Złosiewskich. Po wybuchu II wojny światowej i okupacji rodzinnego miasta rozpoczyna się bardzo trudny okres, a on sam jako dziecko był świadkiem bestialstwa okupanta. Nauczanie początkowe rozpoczął profesor w domu jeszcze przed zakończeniem wojny. I jest przekonany, że to szkoła wraz z domem rodzinnym zapewniły mu nie tylko gruntowne podstawy wykształcenia, ale także utrwaliły społeczne zachowania nacechowane wysokim morale.
W roku 1954, mając 16 lat, z odznaczeniem zdał maturę i bez egzaminu wstępnego został przyjęty na Wydział Elektryczny Politechniki Łódzkiej. Po ukończeniu studiów magister inżynier Kazimierz Zakrzewski został 15 lutego 1960 roku przyjęty do pracy w Katedrze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów na stanowisko asystenta z pominięciem wstępnego stażu. Jeśli zna się zwyczaje panujące w tej katedrze i staranność, z jaką pan profesor Eugeniusz Jezierski dobierał współpracowników, to trzeba zauważyć, że dla absolwenta bezpośrednio po studiach było to duże wyróżnienie. Rozprawę doktorską na temat wyznaczania pola elektromagnetycznego i strat mocy w masywnym żelazie z uwzględnieniem nieliniowej przenikalności magnetycznej ukończył w 1968 roku pod promotorską opieką pana profesora Janusza Turowskiego. A w 1969 roku została ona wyróżniona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzeciego stopnia. W następnych latach profesor Zakrzewski znacznie rozszerzył zainteresowania na zastosowanie metod informacyjnych w badaniach naukowych. Ważnym etapem w jego rozwoju była dysertacja habilitacyjna. To postępem. Motorem tego postępu są wybitne jednostki, ludzie oddani nauce. Badacze, twórcy, nieprzeciętne umysły, ludzie o wielkich sercach. To im kolejne pokolenia zawdzięczają rozwój i poprawę poziomu życia. Cieszy mnie, że możemy w naszym środowisku wskazać i uhonorować taką osobę. Nadanie tytułu honoris causa stanowi symboliczny dowód akademickości uczelni i jej misji do wskazywania i kreowania wzorców, do wskazywania cnót i osób godnych naśladowania. Wygłoszona podczas tej uroczystości laudacja zawiera wiele informacji o dokonaniach doktora honorowego i uwypukla jego nadzwyczajne zasługi. Świadczy też o samej uczelni, o jej dojrzałości, której finałem staje się dzisiejsza uroczystość. Wybór osoby, która uhonorowana zostanie akademickim laurem, niesie informacje o samej uczelni, o wartościach, którym hołduje społeczność, o cechach, na którym jako uczelnia chcemy się wzorować, na których wzorować się mogą nasi studenci. Wybór osoby do uhonorowania tą akademicką godnością stanowi publiczną deklarację składaną przez uczelnię społeczeństwu i środowisku. Deklarację o wyborze autorytetu, wzoru do naśladowania z Parnasu polskiej nauki, kultury i życia społecznego. Uroczystość nadania doktoratu honorowego nie odbywa się często. Dzisiejsza ma miejsce w Politechnice Opolskiej po raz trzeci w roku 2006. Przyznany został doktorat honorowy profesorowi Jerzemu Buzkowi, wybitnemu uczonemu i mężowi stanu, a w roku 2009 profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi, wybitnemu uczonemu w dziedzinie automatyki. Dziś, w 47. roku funkcjonowania uczelni, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Politechniki Opolskiej, najwyższe akademickie wyróżnienie odbierze profesor Kazimierz Zakrzewski. Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa przygotował, a procedurę przeprowadził Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, a rolę promotora wziął na siebie dziekan profesor Marian Łukaniszyn. 20 lutego 2013 roku Senat Politechniki Opolskiej, po uwzględnieniu znakomitych opinii recenzentów profesora Tadeusza Glinki oraz profesora Andrzeja Demenko, podjął uchwałę o nadaniu profesorowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu tytułu doktora honoris causa. Doktorat odbierze dzisiaj osoba wybitna ze względu na swoje dokonania naukowe, dokonania w obszarze kształcenia kadry naukowej, zasługi dla świata nauki, autorytet moralny i dobry człowiek. Przyznając honorowy doktorat profesorowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu, wskazujemy postać wybitną o sile oddziaływania daleko wykraczającą poza obszar własnego środowiska naukowego, a przecież jak powiedział przed wiekami Cyceron, cała chwała cnoty polega na działaniu. Jestem dumny z takiego wyboru naszej społeczności akademickiej i z wielką serdecznością i radością oraz satysfakcją witam pana profesora w naszym gronie. Dziękuję bardzo. Profesor Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej w okolicznościowym przemówieniu. Szanowni Państwo, teraz w czasie tego nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Politechniki Opolskiej przedstawimy procedurę nadania doktoratu honorowego. Przedstawi ją profesor Janusz Pospolita, prorektor do spraw nauki. Pan profesor Sykulski z Uniwersytetu Southampton, pan profesor Wiak z Politechniki Łódzkiej oraz pan profesor Tomczuk i mówiący te słowa z Politechniki Opolskiej.
Profesor jako promotor Litte Constitutus wypromował również dwóch doktorów honoris causa Politechniki Łódzkiej, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, pana profesora Tadeusza Śliwińskiego i nieżyjącego już emerytowanego profesora Politechniki Łódzkiej, pana profesora Michała Jabłońskiego. Ponadto opiniował blisko 200 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych. W ramach działalności w Centralnej Komisji do Spraw Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego był superrecenzentem ponad 140 wniosków profesorskich i habilitacyjnych. W dorobku opiniodawczym ma 29 recenzji przewodów habilitacyjnych, 8 recenzji wydawniczych prac habilitacyjnych, 38 recenzji prac doktorskich. Profesor opiniował również 11 wniosków profesorskich do tytułu i 18 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora. Profesor Zakrzewski ma ogromne zasługi w prezentowaniu osiągnięć naukowych za granicą. W 1990 roku przez 2 miesiące pracował w Uniwersytecie Lille jako profesor wizytujący, nawiązując kontakty międzyuczelniane. Lata 87-95 to współpraca z Instytutem Fizyko-Energetycznym Łotewskiej Akademii Nauk w Rydze. Profesor utrzymuje również kontakty z Naukowym Instytutem Politechnicznym w Kijowie, z Uniwersytetem w Pawii, Katolickim Uniwersytetem Leuven, Uniwersytetem w Southampton. Miał także kontakty z uczelniami niemieckimi, Technische Hochschule Wilmenau, Technische Universität w Dreźnie oraz Uniwersytet Strathclyde w Szkocji. Proszę Państwa, profesor Zakrzewski po powstaniu Solidarności został wybrany prodziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej do spraw nauki, pełniąc tę funkcję przez 2 kadencje. Był to okres stanu wojennego, stosunkowo łagodny w macierzystej uczelni, nie hamujący promocji habilitacyjnych i doktorskich. Profesor Zakrzewski jest bardzo ceniony w środowisku akademickim, o czym świadczy członkostwo w Komitecie Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk od 1999 roku. Przewodnictwo Komitetu Elektrotechniki, członkostwo przez 3 kadencje w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego, przewodnictwo Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie Międzylesie od 1999 roku, członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej od 1996 roku. Za wyróżniającą się pracę zawodową został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużonego dla Politechnik Łódzkiej, Śląskiej, Srebrną Odznaką Honorową SEP, Pole elektromagnetyczne w ciałach ferromagnetycznych przewodzących, ukończona w 1972 roku i wyróżniona nagrodą ministra drugiego stopnia. Począwszy od pierwszych publikacji w 1968 roku, profesor Zakrzewski systematycznie powiększa dorobek i z niesławnością, intensywnością, nawet w okresach szczególnie dla siebie trudnych, których nie szczędził mu los, złożyły się na to długotrwałe, przewlekłe choroby w rodzinie i śmierć rodziców. Dzięki intensywnej pracy Kazimierz Zakrzewski uzyskał w 1983 roku tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1991 roku profesora zwyczajnego nauk technicznych. W latach 1980-1990 profesor Zakrzewski aktywnie uczestniczył w realizacji problemów węzłowych i centralnie sterowanych, kierowanych przez Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki Ministerstwa Przemysłu, Handlu oraz Polskiej Akademii Nauk. Wyniki badań zostały opublikowane we współautorskiej monografii Analiza i synteza pól elektromagnetycznych, wydanej w 1990 roku przez Ossolineum pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Wprowadzenie komputerów osobistych do prac naukowych przyspieszyło rozwój metod obliczeniowych wykorzystujących oprogramowanie własne oraz komercyjne. Profesor Zakrzewski po nawiązaniu współpracy z Politechniką Opolską wraz z zespołem opracował szereg programów do obliczania pól, rozproszeń, transformatorów oraz przekładników prądowych. W 1995 roku w wydawnictwie Chapman & Hall ukazała się książka Computational Magnetics pod redakcją pana profesora Sykulskiego z Uniwersytetu Southampton,
której profesor Zakrzewski był współautorem. W ostatnich latach w związku z awariami transformatorów profesor Zakrzewski analizował zjawiska dynamiczne w uzwojeniach, uwzględniając trójwymiarowy charakter pól magnetycznych. Profesor Zakrzewski bardzo wydajnie i skutecznie współpracuje z przemysłem, wspomagając wdrażanie innowacji, zwłaszcza w dziedzinie transformatorów oraz silników elektrycznych dużej mocy. Uczestniczył w badaniach ekranowania transformatorów dla potrzeb fabryki transformatorów i aparatury trakcyjnej ELTA w Łodzi. Współpracował z ośrodkiem badawczo-rozwojowym maszyn elektrycznych Komel w Katowicach, z zakładami wytwórczymi maszyn elektrycznych Emil w Żychlinie, Hutą Łaziska, zakładami Anilana w Łodzi, kopalnią węgla Adamów. Przez kilka lat współpracował z Wyższą Szkołą Marynarki Wojennej w Gdyni. Proszę Państwa, działalność kształceniowa i dydaktyczna pana profesora Zakrzewskiego jest ściśle związana z jego twórczą pracą badawczą. Wypromował 8 doktorantów, z których 4 jest już profesorami tytularnymi, wymienieni przez pana rektora. Magnificencjo, szanowny doktorancie, szanowni zebrani. 3 września 2012 roku dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki profesor Marian Łukaniszyn złożył pisemny wniosek do rektora Politechniki Opolskiej profesora Marka Tukiendorfa w sprawie nadania panu profesorowi doktorowi habilitowanemu inżynierowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu po wcześniejszej rozmowie z kandydatem tytułu doktora honoris causa Politechniki Opolskiej. 3 września 2012 roku nastąpiła akceptacja wniosku przez rektora Politechniki Opolskiej i po uzyskaniu zgody kandydata wniosek został skierowany do Senackiej Komisji do Spraw Nauki, Kadry Naukowej, Godności Akademickich i Etyki. 2 października 2012 roku Senacka Komisja do Spraw Nauki i Kadry Naukowej, Godności Akademickich i Etyki pozytywnie zaopiniowała wniosek i rektor Politechniki Opolskiej skierował wniosek do Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. 25 października 2012 roku Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki zaakceptowała wniosek o otwarcie przewodu i skierowała go na posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej. 7 listopada 2012 roku Senat Politechniki Opolskiej jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie otwarcia przewodu prowadzącego do nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Opolskiej i powołania promotora przewodu w osobie pana profesora Mariana Łukaniszyna oraz recenzentów przewodu w osobach pana profesora Tadeusza Glinki z Politechniki Śląskiej oraz pana profesora Andrzeja Demenko z Politechniki Poznańskiej. 20 lutego 2013 roku Senat Politechniki Opolskiej podjął uchwałę o nadaniu panu profesorowi doktorowi habilitowanemu inżynierowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu tytułu doktora honoris causa, honorowemu przewodniczącemu Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, wybitnemu uczonemu w zakresie elektrotechniki. Na dzień 8 maja 2013 roku zostało wyznaczone nadzwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej, na którym zostanie nadany panu profesorowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu tytuł doktora honoris causa Politechniki Opolskiej. Dziękuję panie profesorze. Profesor Janusz Pospolita, prorektor do spraw nauki Politechniki Opolskiej. Szanowni Państwo, teraz laudacja, moment już bardzo istotny związany z tym, kim jest profesor Kazimierz Zakrzewski.